Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. W dalszym ciągu otrzymujemy od Was wiele pytań dotyczących pianownic. Jakie rozcieńczenia do pianownicy, jaka piana, jakie wkładki te spieniające, żeby dobrać odpowiednią pianę. Dlatego postanowiliśmy nagrać odcinek, żebyście mogli sami zrozumieć działanie tych pianownic i samemu dobierać tak naprawdę odpowiednie stężenie, odpowiednie wkładki, czy też dyszę, która daje nam kąt tego napylenia tej chemii po prostu. Oprócz tego chciałbym jeszcze poruszyć temat, do czego tak naprawdę możemy wykorzystywać takie ręczne pianownice, ponieważ generalnie większość z Was kupuje je wyłącznie do mycia wstępnego, czyli do pianowania auta. No i bardzo dobrze, natomiast my zaczęliśmy bardzo mocno wykorzystywać również te pianownice w naszej pracowni, na przykład do APC. O tym wszystkim będę Wam mówił i uważam, że też osoby, które prowadzą już działalność usługową związaną z detailingiem, powinny zacząć mocniej wykorzystywać pianę i też właśnie powiemy o zaletach piany, tym, co jakby ją wywyższa na tle na przykład zwykłego oprysku. Zacznijmy od tego, czym charakteryzuje się piana i jaka jest główna różnica między pianą a opryskiem. Bo tak naprawdę większość chemii, która choć trochę ma tych właściwości pieniących, możemy nanosić za pomocą pianownicy. Piana daje nam przede wszystkim dłuższy czas działania. Musimy o tym pamiętać. Jeżeli naniesiemy z tej strony pianę, z tej strony oprysk, to zawsze oprysk będzie działał krócej. A pamiętajmy o tym, że ten czas działania równa się skuteczność chemii. Nie wiem, czy pamiętacie odcinek, który nagrywaliśmy jeszcze niedawno razem z chłopakami z Sonaxa. Było coś takiego jak koło Sinera i tam w tym kole Sinera jest ewidentnie zaznaczone, że czas ma również znaczenie, jeżeli chodzi o działanie chemii. No i w momencie, jak my wydłużamy ten czas pracy, możemy lepiej domyć. Oprysk niestety ma to do siebie, że szczególnie przy wyższych temperaturach ogólnie otoczenia, już nie mówię o samej temperaturze czyszczonej powierzchni, bo powinniśmy unikać czyszczenia ciepłej powierzchni, ale oprysk ma to do siebie, że zbyt szybko nam odparowuje. Oczywiście teraz na ten okres zimowy jest dosyć fajnym rozwiązaniem, jeżeli nie wiem, lecimy sobie na bezdotyk albo nawet prowadzimy studio, mamy optymalne warunki, nanosimy ten oprysk, raz, dwa, od razu spłukujemy, chemia zadziałała, spłukana i tyle. Natomiast są sytuacje właśnie, gdzie potrzebujemy tego dłuższego czasu pracy i wtedy powinniśmy zastanowić się nad tym, żeby tą chemię zastosować właśnie w pianownicy. Dodatkowo pianownice ręczne mają to do siebie, że utrzymują cały czas parametry chemii. Co mam tu na myśli? W momencie, jak mamy pianownice podpinane pod myjki wysokociśnieniowe, pamiętajcie, że tam jest jeszcze dodatkowy obieg wody, tak, która dodatkowo rozcieńcza, czyli lejemy do butelki, nie wiem, chemię 1 do 10, ona jest dodatkowo rozcieńczana 1 do 15, więc finalnie mamy 1 do 150. Tu jeżeli zrobimy sobie 1 do 20, to mamy cały czas 1 do 20. Oczywiście nie mówię, żeby używać tylko takich małych opryskiwaczy, w sensie pianownic. Mamy dostępne również duże, takie 7-12-litrowe i tak dalej, więc można to wszystko sobie dobrać. Natomiast musimy mieć zawsze w głowie to, że wydłużamy sobie ten czas pracy. Oczywiście piana jest, może być bardziej lub mniej napowietrzona, więc tutaj jest troszeczkę więcej tych zmiennych i więcej zabawy, żeby ta piana odpowiednio działała. I o tym będziemy sobie mówić w dzisiejszych odcinkach, co ma na to wpływ. Tutaj mamy jeszcze te wkładki filcowe, przepływ dyszy ma duże znaczenie. Jest tu bardzo dużo zmiennych i za chwilę o tym porozmawiamy. Zanim jeszcze do tego przejdę, chciałbym Wam powiedzieć, do czego można wykorzystać pianownicę. Oczywiście, mycie wstępne, czyli piana. Piana neutralna, piana kwaśna, lekko zasadowa, mocno zasadowa. Wszystkie piany możemy wykorzystywać sobie w takich pianownicach. To po pierwsze, APC. Słuchajcie, APC my bardzo często zaczęliśmy używać właśnie w pianownicach. Oczywiście kwestia doboru dysz, natomiast daje nam to komfort pracy, czyli
Wydłużamy czas pracy, więc nie śpieszymy się tak z tymi pędzelkami, jak czyścimy wszystkie uszczelki, detale itd. Dodatkowo mamy warstwę piany, która daje nam swego rodzaju poduszkę, więc ten pędzelek delikatniej chodzi po tej powierzchni. Jeżeli obok są powierzchnie lakierowane, to też są zabezpieczane tak naprawdę przez tą pianę, żeby nie porysować tych dodatkowo tych bocznych powierzchni. I to jest ogromna zaleta. Zazwyczaj używaliśmy oprysku, tak, czy niektórzy nawet zwykłe triggerki i jadą tym APC, no to już jest w ogóle mocno męczące, a dodatkowo sama woda no, może tak nie zadziałać. Dlatego tu przy APC pianowanie jak najbardziej. No i oczywiście silnik, oczywiście te wszystkie detale, uszczelki i tak dalej. Idąc dalej, świetnie sprawdza się pianownica również do preparatów kwasowych. Niestety Marolex nie ma jeszcze typowej pianownicy pod kwasy. My przerobiliśmy sobie, mamy tam zmienione uszczelki, żeby móc pracować z preparatami kwasowymi. Jaka to jest, słuchajcie, ogromna zaleta. Ogromna zaleta i to kiedyś podpowiedział mi człowiek, który tak naprawdę zajmuje się chemią taką po prostu sprzątającą. Jeżeli coś cię gryzie, to nie korzystaj z opryskiwaczy, tylko skorzystaj z piany. Piana ma to do siebie, że się przykleja do powierzchni i nie ma tego efektu podnoszenia się tej całej chemii. I naprawdę, uwierzcie mi, w momencie, kiedy produkty kwasowe, takie mocno drażniące dla organizmu używamy w pianownicy, jest dużo, dużo bezpieczniej tak naprawdę i dużo przyjemniej się pracuje. Oczywiście nie mówię, żeby w ogóle rezygnować z masek, jak mamy tam mnóstwo czyszczenia preparatami kwasowymi, ale mimo wszystko jest to dużo lepsze i bezpieczniejsze, więc kwasy też możecie pianować. Dodatkowo, jeżeli mamy jakieś rzadkie deironizery, jak na przykład ADBL Vampire Liquid, tak? Żelowe mają to do siebie, że też się przykleją i jest ok. Natomiast te rzadkie, a szczególnie Vampire Liquid potrafi, dużo osób już o tym wie, szybko parować. No i też możemy sobie wydłużyć ten czas pracy pianowaniem. I tak samo Vampira, tylko tutaj byśmy, raczej tutaj byłby potrzebny opryskiwacz bardziej odporny na kwasy, no bo deironizery mimo wszystko są z tej rodziny takich produktów kwasowych, ale też możecie go zastosować, słuchajcie, w pianownicy, zresztą wiem, że wiele osób tak robi. Także każda tak naprawdę chemia, gdzie potrzebujemy wydłużyć czas pracy, pomyślcie, czy nie moglibyście zastosować tego właśnie w takiej ręcznej pianownicy. Jak dobrać sobie wielkość, pojemność tak naprawdę pianownicy do danej chemii? Musimy wiedzieć, ile tak naprawdę zużywamy tego produktu. Jeżeli potrzebujemy do pianowania, do oprysku, tak, całego samochodu, no to w zależności od gabarytu auta, albo możemy wykorzystać taką dwójkę. Ona w sumie zda egzamin przy małych samochodach. Pamiętajcie też, to jest jedna ważna bardzo rzecz, jeżeli zalejemy sobie pełne 2 litry, no to mamy tylko tyle miejsca na dopompowanie powietrza, więc to pierwsze dopompowanie i ujście tego powietrza będzie dosyć szybkie. Natomiast jeżeli już mamy połowę chemii, a połowę powietrza, to już mamy bardzo długi ten czas pracy, dlatego czasami nawet mimo, że mamy małe auto i wiemy, że potrzebujemy, nie wiem, 1,5 litra, 2 litry tej piany, warto wziąć mimo wszystko trójkę, bo tutaj sobie załadujemy 2 litry i zobaczcie, mamy praktycznie jeszcze drugie tyle miejsca na powietrze, więc unikniemy dodatkowego pompowania nawet czasami, będzie taka różnica. Patrzmy też na ergonomię, no bo jeżeli wykorzystujemy z drugiej strony do APC, i robimy sobie jakieś detale, uszczelki, silnik, no to zdecydowanie tak. Po pierwsze, trójka jest zbędna, no bo nie wykorzystamy tyle APC na jedno zrobienie jednego auta, tak? Lepiej zużyć, nie wiem, litr, półtora i zrobić sobie na nowo. A po drugie, ergonomia pracy takim opryskiwaczem, a takim jest zupełnie inna, tak? A szczególnie przy silniku musimy się pobawić, gdzieś tam nad kola, tak samo. Także patrzcie też na to i w ten sposób dobierajcie sobie odpowiednią pianę. Jeżeli robicie coś zawodowo, albo macie bardzo duże auto do spianowania, no to może warto pomyśleć o takiej dużej 7-litrowej pianownicy i wtedy mamy jeszcze na dłużej, tak?
Przejdźmy teraz do tego, jak tak naprawdę zbudowana jest tutaj ta pianownica i to, co nas interesuje najbardziej. Ja sobie odkręcę tą końcówkę. Przede wszystkim musicie pamiętać, że macie takie wkładki, które mają różną zawartość tych filcy i one wpływają na pianowanie. Pokażę, mamy trzy sztuki tak naprawdę tutaj. Jest biała, niebieska i taka ciemno-niebieska, czy tam granatowa. W białej jest najmniej tego filca, więc automatycznie najmniej spienia nam tego produktu. Ta jest pośrednia i granatowa, ma największą zawartość tych filcy, więc automatycznie będzie spieniała najbardziej. Która jest najlepsza? W tej chwili Wam tego nie odpowiem. Wszystko zależy od tego, jakiej chemii używacie, bo jedna piana ma trochę bardziej większe właściwości pieniące, inna mniejsze. Jedno APC się bardziej pieni, drugie mniej, więc tak naprawdę to Wy musicie nauczyć się dobierać odpowiednich filców. Kolejna sprawa to dysze. Tu mamy, słuchajcie, tą dyszę. I tutaj przy pianownicach oczywiście stosujemy te płaskostrumieniowe, natomiast one mają różny kąt. Tak? I tak na przykład tu mamy 30, czyli jest 30 stopni. Mamy dalej 45, 80 albo 110. No ale też musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, która jest najlepsza. W momencie, kiedy robimy sobie pianowanie całego auta, oczywiście lepsze będą te 80 albo nawet 110, no bo pianując całe auto tak od dołu, no to zrobimy wszystko na 2-3 paski. W momencie, jakbyśmy pianowali sobie taką 30, no to byście musieli zrobić mnóstwo tych paseczków. Tracimy wtedy niepotrzebnie czas. Zresztą możemy spróbować, żebyście mieli świadomość, jakie są to różnice, to za chwilę sobie spianujemy jedną, drugą. Pamiętajcie jeszcze o tym, że te dysze mają różne przepływy. Tam jest 0,15, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Ja tutaj widzę, że przy pianownicach 0,3 to jest takie minimum. 0,3 albo 0,4 albo 0,5 musi być. Też Wam pokażę za chwilę, co się stanie w momencie, gdy weźmiemy dyszę 0,5, tak? Tu mam 45, ale to zróbmy sobie skrajnie. Mam też średnio spieniającą wkładkę. I zrobimy sobie skrajnie, czyli 110. Ups. Tym, że tutaj 110 ma akurat przepływ 0,3, więc ten taki minimalny, który bym powiedział, jest dla pian dobry, a ta 30 ma 0,5 aż, tak? Ale to też jest tak często, że im mniejszy strumień, tym oni nie dają tych najmniejszych przepływów, tylko raczej większe. No bo wyobraźcie sobie, że nie dość, że mamy mały strumień, to jeszcze małą ten przesmyk, tą dyszę, to w ogóle by to pluło, a nie lało, więc ma to jakiś sens. Tu mamy dopompowane jeszcze trochę. To jest kolejna kwestia. Pamiętajcie, żeby zawsze dobrze dobić sobie pianownicę, ponieważ to gwarantuje Wam po pierwsze długi, komfortowy czas pracy, ale też odpowiednie spienienie, bo jeżeli tak dopompujecie tyle o ile i zaczniecie pryskać, no to ten opryskiwacz nie ma siły, żeby wypchnąć nam odpowiednio tą pianę. I zobaczcie, tu będzie fajnie widać. Zróbmy sobie 110, a tu zrobimy 30, mniej więcej w tej samej odległości. Będzie dobrze? Zobaczcie, co się dzieje. Tu mamy tak. To jest 30, dotąd mamy, a tutaj mamy 110. Taki rozbłysk. No tutaj już jest drobno, tak? Ale gigantyczna różnica. Ale zobaczcie, jeszcze jedna ważna sprawa. Przepływ ma tutaj znaczenie, bo tu mieliśmy, tu jest tak grubo, a tutaj, bo tu jest 0,5, a tu jest 0,3. Jeszcze warto zauważyć, że mamy tutaj te same wkładki spieniające. W jednym i w drugim jest pośrednia i zobaczcie, tu otrzymaliśmy bardzo gęstą pianę, ciężką, która już spływa, a tutaj powiedziałbym nawet, że trochę za rzadka. Inaczej, w momencie, kiedy robimy sobie oprysk samochodu, pianowanie auta całego do takiego mycia wstępnego, no to na dobrą sprawę ta piana, takie mleczko jeszcze jest ok. Natomiast już przy APC
to nie do końca jest dobre, no bo nie zrobi nam tej fajnej poduszki pod pędzelek i nie będzie aż tak długo pracowało, tak? Znowuż ta piana trochę za gruba, za ciężka, zobaczcie, już spływa. A to działa. A teoretycznie mamy tak. Tu jest ten sam produkt, bo tutaj mam akurat przygotowany APC z Shiny Garage All Round w rozcieńczeniu 1 do 10. I tu. Wkładka jest ta sama. A tak naprawdę różne są tylko dysze. I to zobaczcie, jakie ma kolosalne znaczenie. I dlatego ciężko czasami jest dobrać i powiedzieć tak od razu, weź zastosuj to i to, to i to i do tej piany będzie ok. To wy musicie też rozpracować produkt, którym pracujecie i dobierać sobie jak najlepszy. Dla przykładu, tutaj chcemy sobie zredukować trochę tą pianę. Było za grubo, tak? Ale chcemy zostawić te 30 stopni tego kątu. Co możemy zrobić? Dajmy, słuchajcie, mniej spieniającą wkładkę. Bo to była pośrednia. Dajmy białą. Jedziemy. Tutaj? Z tej strony? Mniej więcej ta sama odległość, żeby była. Bo to też ma znaczenie, ta odległość, tak? Mogę? Zobaczcie, już jest inaczej. Już jest inaczej, bo ta... Tak, teoretycznie mamy wrażenie, że ten kąt nam się zwiększył, ale ja nie zmieniłem tej dyszy. Natomiast przez to, że ta końcówka, którą włożyłem, jest mniej spieniająca, pozwoliła więcej tego towaru nam wyrzucić i rzeczywiście teraz zapracowało lepiej te 30 stopni, moim zdaniem. Też ta piana jest nadal dosyć ciężka, dosyć szybko spływa, ale na przykład pracując przy jakichś detalach, gdzie pryskamy sobie punktowo w ten sposób, i nie będziemy pilnowali, żeby nie, zobaczcie, nie nawarstwić tej piany, tak? Bo tak jak tu prysnąłem, tu dosyć fajnie się rozłożyło. Tu już jest grubo, ciężko, zaczyna spływać, tak? To wy musicie już sobie też wyczuć. No tak jak mówię, tutaj przy APC na przykład, takie coś bardziej gęstszego jest dużo bardziej pożądanego, ale też nie możemy z tym wszystkim przesadzić. Także tak możecie sobie kombinować. Co mamy? Wróćmy tutaj. Tutaj sobie zmniejszyliśmy filce i jest już ok tak naprawdę. Natomiast tutaj mówiliśmy, że jest fajnie, żeby zrobić sobie takie mycie wstępne samochodu, ale nie jest fajne do APC. Mamy średnio spieniającą wkładkę. I było za rzadko, więc dajmy tą granatową, czyli bardziej spieniającą. Chociaż akurat do APC 110 moim zdaniem jest za szeroka, no bo nie mamy tej kontroli, tak? Nie wiem, wyobraźcie sobie pianowanie silnika, czy jakichś szczelin, detali, to jest przesada. Tak naprawdę przy APC, słuchajcie, ta 30, 40 jest jeszcze, tutaj mam. Przepraszam, to jest 80, tu mam, 45 to jest dokładnie, tak? To 45 i 30 to są takie optymalne rozwiązania. Dobra, pamiętamy jak było tu i teraz zobaczymy z tą bardziej spieniającą opcją. Mogę? No, trochę słabo. Trochę słabo, moim zdaniem tutaj, no i tutaj już ciężko tak naprawdę pokombinować. Być może jak była, bo słuchajcie, tu mamy przepływ 0,3, tak? To jest 110 stopni i 0,3, ale był taki śnieg. To było takie suche bardzo, zobaczcie co się dzieje. Ona jest bardzo mocno napowietrzona, tak? Przez to, że jest mały wydatek, piana jest, APC jest zrobione 1 do 10 i jest mocno pieniące, jest mocno skoncentrowane. Ta dysza jest, ma mały przepływ, to wychodzi nam taki śnieżek, nie? Mamy dużo powietrza, mało chemii. Czy jest to dobre? Nie do końca. Dlatego ja tutaj tej 110 nie używam do APC, bo APC zazwyczaj przy zewnętrznych elementach, przy silnikach robimy mocno stężony.
mocno skoncentrowane. Dodatkowo, jeżeli ono właśnie ma właściwości mocno pieniące, no to ciężko już tutaj coś zmienić, tak? Wtedy zobaczcie, na pośrednim filcu było tak za rzadko. Teraz nagle zrobiło się za gęsto. Zmieńmy sobie w takim razie, więc tu niestety, ale ewentualnie no możecie pokombinować z rozcieńczeniem produktu, tak? I troszeczkę go spróbować może zrobić delikatniejszego, no ale jeżeli potrzebujemy mocnej chemii, to może być problem. Wróćmy, słuchajcie, weźmy 80 i 80 też jest 0,3. No właśnie, znowu zrobił nam się taki śnieg. Zmieniam sobie wkładkę, czyli mamy teraz znowu, idziemy, wracamy, pośrednia wkładka i mamy zmienioną dyszę na 80 stopni, przepływ 0,3, czyli przepływ taki sam. Już jest zupełnie inaczej. Ale znowu, jest troszkę lepiej niż 110,03, ale moim zdaniem to jest takie, widzicie, mleczko. I to jest fajne przy myciu wstępnym samochodu, jak najbardziej. I taka pianka poleży sobie dłużej, więc mamy czas, żeby obejść samochód spokojnie. Oczywiście, jeżeli zaczniecie pianować tak, w miejscu, no to wiadomo, że tu będzie więcej piany, będzie cięższa i spłynie. Mówimy o odpowiednim rozłożeniu produktu. Wtedy mamy jeszcze dłuższy ten czas, tak? Zobaczcie, tu jest więcej, od razu spływa, że musimy tego pilnować. Dlatego właśnie uważam, że do APC zdecydowanie te kąty 80-110 stopni są za duże. Weźmy sobie teraz 45. Czyli zbliżamy się już do tej opcji. Tak, bo tu mamy 30, a tu będziemy mieli 45. I tu już mamy przepływ 0,4. Tu nie przewiduje producent mniejszych przepływów. Zobaczcie, zbliżamy się do tego. Już kąt się nam mocno zmniejszył. Nie mamy takiego szerokiego. Wkładka jest teoretycznie ta sama, a zobaczcie, ile mamy więcej piany. Ona jest fajna, zobaczcie. Nie jest też za ciężka. Zaraz zacznie spływać, ale też nie jest za ciężka. Szczerze mówiąc, pod pędzel właśnie do APC wygląda naprawdę nieźle. Ja sobie to zetrę. Nie będziemy spłukiwać, żeby nie było za mokro, bo wszystko nam będzie odlatywało. Bardzo podobnie, a zróbmy tylko takie przejście. Mogę tu wyżej? Dobra. Tu dałem tak więcej, a tu dałem bardzo podobnie przesuwając. Widzicie, że zobaczcie tu na przykład, tej piany jest więcej, równomiernie. Tu tak jest wyplute trochę. Ale dlaczego tak się dzieje? Proste. Tu mamy przepływ 0,5. Tu po prawej mamy 0,4. Niby niewielka różnica, tak? Ale ma to jednak znaczenie. Czyli tu przy tym 0,5 więcej nam wyszło tego materiału i równiej szybciej pokryło całą powierzchnię. Troszkę szybciej może i spływa, tak? Ale do APC jest nieźle i można zrobić fajną poduszkę. Ale jeszcze ważna różnica, słuchajcie, bo tutaj, jaką mamy wkładkę? Biała, czyli najmniej spieniająca. A tutaj jest średnio spieniająca. A zróbmy jeszcze pyk i żeby było tak samo. Zobaczcie, cały czas pracuje. Do APC naprawdę fajne rozwiązanie. Nie dość, że szybko nam pokryło powierzchnię, dużo dało. Mamy grubą warstwę, mamy tą, weźmy sobie pędzelek nawet. Mamy, słuchajcie, pędzel tak, żeby... O, i mamy tą poduchę, żeby sobie móc pracować, tak? W momencie, jak mamy taką suchość, no to
już nie ma tak tego komfortu pracy. Rozcieramy. Jeszcze zobaczymy teraz z ciekawości. Tu dałem teraz mniej spieniającą, tak? Bo mieliśmy tą pośrednią, teraz mniej nam spieniło. Ale nadal nie mamy takiej poduchy, chociaż ta piana, zobaczcie, zrobiła się trochę bardziej mokra, mam wrażenie. Nie jest już taka sucha, nie? Nie jest już taka sucha. Ale zdecydowanie do APC podoba mi się, zobaczcie. I teraz jak mamy ten pędzel, zupełnie inaczej się pracuje tu. Nie jest źle, ale zawsze mogłoby być lepiej, tak jak tutaj, nie? Ważna uwaga. Czyli trzeba się uzbrajać w dyszę 30 stopni, przepływ 0,5. Ale nie do końca. Nie do końca, bo przy tym akurat APC, przy tym rozcieńczeniu, weźmiecie inne APC, które się mniej pieni i może się okazać, że to będzie lepsze. Także tutaj musicie sobie po prostu kombinować. Jeszcze jedną ważną rzecz bym chciał wam pokazać. Co się stanie, jeżeli weźmiecie dyszę o zbyt małym przepływie? Tu mamy 0,15 tylko. Zobaczycie, co będzie. W ten sposób możecie zorganizować napylanie śniegu w święta, jakby zabrakło. Zobaczcie, ta sama odległość. Jakby nie było piany, widzicie? Dopiero tu. To nie jest, to oprysk tak naprawdę zrobiliśmy. No bo ten przepływ jest mniejszy, nie może, ta pianownica nie może wyrzucić tego całego materiału i po prostu nam pryska taką wodą. Już mamy jak oprysk i teraz już czuć bardziej też te opary, słuchajcie. I teraz czuję, jak staje się duszące to APC. A przed chwilą, kiedy pracowałem z tymi gęstymi pianami, nie było to wyczuwalne. Kolosalna różnica. Podsumowując, pianownicę możemy wykorzystywać nie tylko do pian aktywnych. Nie tylko do pian neutralnych, kwaśnych, zasadowych. Możecie wykorzystywać również do APC. Możecie wykorzystywać do kwasów, jeżeli macie przeznaczoną pianownicę właśnie odporną na kwasy. Możecie używać do rzadkich deironizerów, żeby też troszeczkę wyeliminować ten brzydki zapach, ale też żeby wydłużyć czas pracy. Pamiętajcie, że im jest cieplej, jeżeli pracujecie na zewnątrz, jest wiatr, ciepło, ewentualnie w waszej pracowni jest ciepło, tym częściej warto wykorzystywać piany. Miejmy to zawsze w głowie. Dodatkowo pamiętajcie o odpowiedniej ergonomii, żeby dobrać sobie odpowiednią wielkość takiej pianownicy do naszej pracy, tak? Patrzeć też na to, ile wykorzystujemy podczas jednego auta takiej piany. Jeżeli chodzi o same strojenie, tak sobie to nazwijmy, musimy sobie dostroić tak naprawdę naszą pianownicę do danych produktów, dlatego warto mieć zawsze w zanadrzu kilka tych dysz. To wkładki filcowe to mamy w zestawie, ale też zawsze dokupujmy, żeby mieć świeże, przepłukujmy je, to jest ważne, ponieważ jeżeli się zabrudzą, to niestety może być kiepsko. Pamiętajcie, że po pierwsze te wkładki filcowe mają znaczenie na to, jak bardzo spieniamy produkt. Czy on jest taki mocno napowietrzony i jest jak śnieg, czy jest bardziej taki wodnisty, tak? Bardziej mokry. Wtedy jest lepiej, mniej powietrza, więcej chemii. Ale pamiętajcie też, że możemy to wszystko regulować za pomocą dyszy. Nie możemy wykorzystywać po pierwsze zbyt małych przepływów, no bo też będzie taki śnieżek, będzie wręcz oprysk. Bardziej wykorzystujemy te szersze, te większe dysze, tak? Bardziej rozwiercone. I tak naprawdę im mniejszy też kąt tego napylenia, tym większy powinien być ten przepływ. Pamiętajcie, że
warto też pomyśleć o tym koncie i dobrać sobie do naszych prac, czyli jeżeli robimy na przykład pianowanie samochodu, dobierzcie sobie szeroki kąt, żeby to zrobić szybko, bo musimy zaatakować dużą powierzchnię. W momencie jak robimy sobie detale, czyli silnik, uszczelki, wnęki, wybierzmy sobie ten mniejszy kąt, bo mamy wtedy po prostu większą precyzję. Także te wszystkie czynniki wpływają na to. Mam nadzieję, że był to treściwy, pouczający odcinek, że coś z tego wyciągniecie i zaczniecie bardziej kombinować i bawić się. Pamiętajcie też, że wbrew jakimś tam opiniom, które krążą na forach, gdzieś na grupach, gdzie przeglądałem, to nie jest tak, że pianownica powinna od razu pasować nam do każdej chemii. Nie, to jest mit. Okej, jeżeli ktoś jest skupiony tylko na jakiejś swojej jednej chemii w danym rozcieńczeniu i to może akurat trafił w takie rozcieńczenie, że to sobie zadziała, tak? Natomiast każda pianownica działa na podobnej zasadzie z tych ręcznych, czyli mamy jakieś dysze, mamy jakieś filce, które to wszystko spieniają i po prostu nie zawsze może to zadziałać z daną chemią, więc zawsze podchodźmy do tego indywidualnie, miejmy w zanadrzu kilka tych wkładek filcowych, kilka dysz i po prostu sobie kombinujmy. Trochę się nagadałem, mam nadzieję, że przynajmniej zrozumiale i że to wszystko zrozumieliście i mam nadzieję, że przekazałem wszystko sensownie. Jeżeli jeszcze macie jakieś pytania, to oczywiście wpiszcie w komentarzach, ale mam nadzieję, że już teraz łatwiej będzie Wam dobrać odpowiedni zestaw do tego, co potrzebujecie i mam nadzieję, że zaczniecie też coraz częściej korzystać z APC w formie piany w momencie, kiedy właśnie doczyszczacie silnik czy jakieś elementy, detale zewnętrzne, bo u mnie chłopaki w pracowni, Adrian i Kuba, polubili mocno tą pianę i używają jej coraz częściej. Nie mówię, żeby w ogóle nie korzystać z tych tradycyjnego oprysku podczas APC, ale warto mieć taką i taką opcję. Naprawdę, moim zdaniem, nawet stare wygi, docenicie to i zaczniecie używać tego więcej. No i przy kwasach. Ja czekam, żeby pojawiły się w końcu takie pianownice odporne na kwasy. To jest ważne, no bo tutaj te uszczelki niestety standardowe nam nie wytrzymają. To tyle. Pamiętajcie jeszcze, że zawsze tydzień po emisji filmu możecie nabyć produkty, które wystąpiły w rolach głównych w filmie w obniżonych cenach. Dzięki za uwagę, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć! No i sobie tam pracujemy. Teraz tak, jeżeli chodzi o uszczelki, słuchajcie, możecie też zrobić taką kombinatorykę, że dyszę ustawić w poziomie. I zobaczcie, co się dzieje. No i... to, co mówiłem, ten pędzel tutaj przy styku z lakierem jest trochę odseparowany przez tą pianę, więc wbrew pozorom jest bezpieczniej. Pędzel się nam lepiej ślizga. Piana gdzieś tam nam też, mamy pewność, że wszędzie wejdzie. No i czas pracy przede wszystkim jest zupełnie inny, tak? A jeżeli czas pracy jest wydłużony, to i sama skuteczność chemii może być też większa. Nie musimy co kawałek sobie pryskać, pędzlować, płukać, tylko możemy zrobić powiedzmy cały bok nawet i dopiero wszystko wypłukać. Także to jest moim zdaniem ogromna przewaga właśnie piany nad opryskiem.